Wiesz, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w Wielki Czwartek? Powiedział im, jakże bardzo pragnę z wami spożyć tę Paschę. To znaczy, bardzo pragnę z wami tu być. Pragnę z wami przeżyć tę wieczerzę. Pragnę z wami być przy stole. Być was tak blisko. Razem ucztować. Razem świętować. Pragnę waszej bliskości. I słuchajcie, w ten Wielki Czwartek to jest jakby najważniejsze. Tak bardzo wyjątkowy, tak bardzo inny Wielki Czwartek. Ale może być tak bardzo wspaniały. Tylko wtedy, kiedy się o to postaramy. Ja planuję w ten Wielki Czwartek tutaj na plebanii też z moimi księżmi przeżyć wieczerzę. Będzie to taka sama wieczerza. Nie będzie dzika, nie będzie chyba schabowych, nie będzie wyjątkowego mięsa. Być może będzie to taka sama kolacja jak zwykle. Czyli kanapki z serem, kanapki z szynką. Być może będą to po prostu kanapki z drzemem, które bardzo uwielbiam. Nie o to chodzi. Słuchajcie, najważniejsze to być razem. Oczywiście, można to przygotować w inny, wyjątkowy sposób. Może warto wtedy wyciągnąć jakąś taką odświętną zastawę, przygotować piękny stół, ładnie nakryć do niego, zrobić dla każdego miejsca, jak w Wigilię. Zasłać stół białym obrusem. Ja nie mam białego. Przygotować wyjątkowe miejsce dla każdego. Jakieś wyjątkowe, świąteczne już ozdoby. Przecież zaczynamy świętowanie. Chodzi o to, żeby być przy kanapkach. Przy kanapkach z szynką, z serem, z pomidorem, z ogórkiem. To nie musi być nie wiadomo co. Tak jak Jezus. Najważniejsze, żebyśmy byli razem. Słuchali się, rozmawiali. Może zastanawiali się, jak razem przeżyć te święta. Może razem tak po prostu być. Posłuchać, co rodzice mają do powiedzenia. Jak wyglądały ich święta za czasów ich młodości. Jak wyglądało przeżywanie Triduum Paschalnego, kiedy byli młodzi, kiedy byli dziećmi. Ale też posłuchać różnych innych ciekawych historii. Zacznij pytać, zacznij opowiadać o sobie. Zacznij mówić o tym, co ty przeżywasz, jak to widzisz, jak widzisz te święta. Pytaj, opowiadaj i słuchaj. Po prostu bądź tak jak Jezus ze swoimi uczniami. Tego wieczoru zapraszamy Cię, żebyś przeczytał Ewangelię świętego Jana, opis Ostatniej Wieczerzy. To jest ten fragment, który czytamy podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Jak pamiętasz, są cztery Ewangelie: Mateusz, Łukasz, Marek, Jan. Ten opis, który jest czytany, różni się od tamtych. Tamte trzy nazywamy synoptycznymi i w nich jest ten zapis, gdzie Jezus wziął chleb, powiedział, to jest ciało moje, wziął kielich z winem, powiedział, to jest krew moja. Tutaj mamy coś innego. Tutaj Jezus ściąga swoje szaty, przepasuje się płótnem i umywa nogi uczniom. Dlaczego tak jest? Czy jest to jakaś pomyłka? Czy ktoś z tych ewangelistów mylił się? Nie. Sens Ewangelii, tego fragmentu, który podaje święty Jan, to jest sens metaforyczny Eucharystii. Ten przenośny, ponieważ Jezus w Eucharystii uniża się i daje siebie nam, oczyszcza z nas, staje się dla nas sługą po to, żeby nam pokazać swoją miłość. Ale w ciągu dalszym, w kolejnych rozdziałach, tamten to jest rozdział 13, werset od 1 do 15, następnie chciałbym, żebyś otworzył sobie krótki fragment, 15 rozdział, werset od 12 do 14. Jezus mówi tak, jest to fragment mowy arcykapłańskiej. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. To jest testament Jezusa. Przykazanie nowe. Przykazanie miłości. Miłować jak Jezus. To się dzieje podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale coś jeszcze. Jezus mówi podczas Ostatniej Wieczerzy do swoich uczniów. Mówi do ciebie. Jesteś moim przyjacielem. Nie nazywam cię sługą, ale nazywam cię przyjacielem. Być w przyjaźni z Jezusem, ale przyjaźni, czyli być blisko jaźni, blisko świadomości Jezusa. Wtedy, kiedy kochamy, wtedy, kiedy jesteśmy jeden za drugiego. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Ja oddaję życie za ciebie, mówi dzisiaj Jezus. Może mieć 27 lat, a może mieć tych lat 70 kilka. Może być gruby albo i chudy. Może być łysy albo może być i zarośnięty.
Może być miły i sympatyczny, a może być gburowaty i wredny. Może mówić mądrze, a może mówić i przynudzająco. Może być miły i sympatyczny, a może być zamknięty na cały świat. Może być... ksiądz. Twój ksiądz. Nie wiem, jaki jest, ale to twój ksiądz. Dziś, kiedy wspominamy ustanowienie Eucharystii, również wspominamy ustanowienie kapłaństwa. To takie święto każdego z księży. Pomódl się za nich. Pomódl się za tego, który jest wredny i tego, który jest fajny. Za tego, którego lubisz i którego nie lubisz. Pomódl się za tego, do którego z chęcią byś przyszedł i mu zaufał, ale też temu, któremu nie ufasz. Pomódl się za tego, który jest do ludzi i do tego, który przed tymi ludźmi ucieka. Pomódl się za niego. Niech twoim prezentem dla księdza, którego znasz i nie znasz, będzie twoja modlitwa. Niech ten wieczór będzie wieczorem życzliwości w twoim domu. Może jakiegoś przeproszenia, może jakiegoś też pogodzenia się. Ale też bardzo cię proszę, żebyś odezwał się do swojego przyjaciela, do kogoś bliskiego. Napisz mu SMS-a, zadzwoń do niego, zapytaj, jak się czuje. Powiedz dla niego, że jest dla ciebie ważny, że potrzebujesz go, że może tęsknisz za nim. Jesteś przyjacielem Jezusa. Jezus tęskni za tobą, za bliskością z tobą, bo ciebie kocha.